Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Kopalnia. Z góry przepraszam was za moje brzmienie. Jestem po chorobie, dlatego nie było odcinków przez dłuższy czas, bo po prostu zmagałam się z nią, byłam chora. Już wracam do was z nowymi odcinkami, więc zobaczymy, jak to wszystko mi teraz pójdzie. Jakbym tak jeszcze troszeczkę dukała zamiast mówić, to się tym właśnie nie przejmujcie, bo jeszcze mam troszeczkę katar. Moi drodzy, wygląda na to, że udało nam się znaleźć ten miecz, ognisty miecz, bardzo fajna broń. Ponieważ okazało się, że ten miecz po prostu sobie leżał na ziemi i wyglądał jak zwykła pochodnia. Okazuje się, że to właśnie ten miecz, więc mamy go i możemy już iść do Gorna go oddać. Dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek ze względu na to, że nie chcę sobie nadwyrężać od razu gardła, bo jednak jak dłużej mówię, to mam jeszcze suchość. Więc po prostu nie chcę za dużo jeszcze za długich filmów robić, więc po prostu odcinek będzie trochę krótszy. Taki gdzieś 25-minutowy, maksymalnie 30. Dobrze, tak czy inaczej, nie wiem czy w ogóle w dobrą stronę idę, bo się trochę pogubiłam jak się stąd wychodzi, ale widzę, że jak najbardziej jeszcze pamiętam jak się stąd wychodzi. Dobra, zrobiłam sobie F5. I co? Wyjdźmy w takim razie na powierzchnię, żeby pogadać sobie z Gornem. W ogóle podoba mi się to, że Górnicza Dolina jest teraz jakby w czasie zimy. Gorn, znalazłem miecz. Naprawdę? Doskonale, dawaj go tutaj. Trzymaj. Dziękuję. Co z teleportacją? Oczywiście on... O, przepraszam, nie jesteś przyzwyczajony. Co tu się dzieje? Halo? Co to, jaszczuro ludzie? Ktoś zgłupiał? Co tu się dzieje? Ty... Typie? Czemu robisz już spin me? Gorn, a ty weź ogarnij tyłek. Hej ty, może coś jeszcze dla mnie zrobisz? Więc tak, jeden z moich ludzi zabił kapitana jaszczuroludzi. Była przy nim mapa, która jest nam bardzo potrzebna. Kiedy znajdziesz tego człowieka i zabierzesz mu mapę, otrzymasz dostęp do teleportu. No dobra, zgadzam się. Dobrze. Fajnie, tylko może byś mi powiedział, gdzie ja tego gościa znajdę. Mamy punkt nauki. Więc nie będzie chyba głupie, jeżeli sobie damy w siłę. Chociaż pamiętam, że zbierałam punkty na lepszą naukę bronią jednoręczną. Więc może to na razie zostawmy w spokoju. Wejdźmy sobie w dziennik. Zabłąkany, mapa jaszczuroludzi. Mam odszukać człowieka Gorna, który posiada mapę. Dobra, bardzo fajnie, tylko że ciekawe, czy oni są gdzieś tutaj, czy gdzieś dalej. No podejrzewam, że powinniśmy się tutaj gdzieś przejść, bo ci jeszcze ludzie nagle się pojawili, więc się nie zdziwię, jeżeli po prostu pojawili się też wyżej i najzwyczajniej w świecie tam będzie jakieś ciało. O, ewentualnie trzeba będzie zabijać dalej jeszcze ludzi. Co ty się tak sapiesz, człowieku? Dobra, przejdźmy się najpierw w miejscu, gdzie jaszczuro ludzi nie ma, chociaż widzę, że będę musiała raczej się z nimi zmierzyć. O, tam leży jakieś ciało, więc możemy się przejść tam też zobaczyć. No ale podejrzewam, że będę musiała iść w stronę tego żyjącego jaszczuro człowieka. No ale dobra, sprawdźmy to, bo może faktycznie tutaj gdzieś ten dowódca leży. Chociaż no z tego co widzę, to tak nie za bardzo. Ło, panie, ale mgła. Dobra, no nie zaszkodzi się tutaj rozejrzeć. Może będzie tutaj ktoś, kto ma jakieś zadanie. Czemu ten jaszczuro człowiek tu jest? Mam wrażenie, że tu byłam przed sekundą i że nikogo tutaj nie było. Siema. Nie chcę, żeby mnie walnął. Widzę, że mamy kolejny poziom. To dobrze. To oznacza właśnie, że już będę mogła się nauczyć
jakbym chciała, nie wiem, czy to bagienne ziele mi się przyda, ale może lepiej zbiorę, skoro go tutaj tyle rośnie. Jak będziemy mieli możliwość wrócenia do kopalni i pójścia do Fektosa, to on powinien nas nauczyć tego lepszego stylu jeszcze. Więc na razie tych punktów nie chciałabym wydawać. Nie, jak ja tu przeszłam, że ja nie widziałam tego jeszcze człowieka. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale no dobra, chodźmy w takim razie dalej. Wydawało mi się, że tutaj był właśnie. Ja się chyba kręcę w kółko, wiecie? O co chodzi? W ogóle dużo tutaj bagiennego ziela. Wygląda to jak nie teren do uprawy bagiennego ziela, a jest go tutaj po prostu pełno. Ja się troszeczkę gubię, powiem wam, bo mam wrażenie... Dobra, tam byliśmy. Aha, bo mogę wejść jeszcze wyżej, dobra. W porządku. F5 się zawsze przyda. Mam nadzieję, że nie muszę łazić po tych chatach, bo powiem szczerze, że mi się cholernie nie chce, więc obym nie musiała. Kurde, boli mnie to, że jeszcze gadam przez nos, no ale nie jestem w stanie nic z tym chwilowo zrobić. Cześć, najemniku. Czy tutaj jest jakiś jaszczuroczłek? Bo to jest bardzo ważne, bo ja trochę nie ogarniam, gdzie mam iść. Mieliśmy tutaj poszukać ciała. O, jakaś skrzynka. Może otworzymy? Boże. Lewo, lewo, lewo. Dobra, nie. Lewo, lewo, lewo. Aha, nie, dobra. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Fuck. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Zupa z pełzacza i wino. Dobra, widzę, że chyba otwieranie tych skrzynek też nie ma sensu. O, tu jest jeszcze jedna. O, dobra, nieważne. Gdzie mam iść, moi drodzy? Bo ja się tak teraz zastanawiam. Dobra, schowam broń, bo zaraz mnie opieprzy gościu. Już schowałam, typie! Co ty wyprawiasz? Szukasz guza? Daj żyć, gościu. Próbowałam sobie szybciej zejść. Ej, no ja mam takie pytanie, gdzie mam tego ciała szukać, nie? Przeszukałam wszystkich jeszcze ludzi na tym terenie. A wydaje mi się, że nie możemy wyjść dalej, co ciekawe. Tu jest jeszcze jakiś jaszczuroczłek, ale go chyba nawet sama zaciukałam, mi się tak wydaje. Czy tam istnieje w ogóle mapa? Nie, tam nie istnieje mapa. Dobrze mówię? Dokładnie, tam mapa już nie istnieje, czyli to musi być gdzieś na tym terenie. No ale przecież ja już przeszukałam te ciała i... O? Co? Halo? O co tu chodzi? What the hell? Nie rozumiem trochę, dlaczego mogłam sobie to kliknąć. Czy ja, przepraszam, zebrałam już tę mapę, czy coś mnie omija? Kamień druida. Ognista burza. Na bank nie mam tej mapy. No bo już tutaj nie widzę żadnych jeszcze ludzi. I się zastanawiam, czy to jest normalne. Już wybiłam tych dwóch, co tutaj byli. Ty nie miałeś mapy. Gorn, bo ja trochę nie wiem, co mam zrobić, wiesz? A może oni w kopalni go zabili, jak myślicie? Okej, dobra, tekstury przez chwilę zginęły. Sarów. Ej, moment, moment, bo mi coś tutaj naprawdę nie pasuje. W sensie ta mapa powinna tutaj być. Tu jest jeden jeszcze oczłek, to jest drugi. Oni nic sobie nie mają kompletnie. Tu jest trzeci jaszczuroczłek, który również nic w sobie nie ma. Piesku, powiedz mi, co mam zrobić? Okej, mogłam go pogłaskać, ale to nic mi kompletnie nie dało. O, strzały tu leżą. Dobra, chyba warto zebrać.
Okej, nic więcej. Tak czy inaczej trochę jestem skonfundowana, bo nie ogarniam, dokąd mam się udać. Gorn, bo ja nie ogarniam ciebie, typie. Tu są najemnicy. Tutaj był ten jaszczuroczłek, którego już pokonałam i nic z niego kompletnie nie było. Tutaj są ludzie, ale oni nic kompletnie też nie mają przy sobie raczej. Tu jest najemnik. Tutaj widziałam jaszczuroczłeka, ale ja już go chyba pokonałam. No na bank, bo... Błagam, nie mówcie, że on mi się zbagował, nie? Dobra, tu jest pełno skrzynek, no ale ja naprawdę chyba nie muszę tego otwierać, co nie? Miałam przynieść mapę z ciała. No tutaj byłam wszędzie już. No halo, nie? Na górę już na razie nie wchodzę. No byłam tam, tam też nic nie było. Tutaj jest ciało. Ale co mi po tym, skoro ono nic nie ma w sobie? Mapa. Aha, mam odszukać człowieka Gorna. Ja zrozumiałam, że ten jaszczuroczłek ma w sobie mapę. Aha, czyli mam teraz gadać z każdym człowiekiem, tak? Chyba, że on będzie miał imię, ale no wątpię. Dobra, to zagadajmy w takim razie do wszystkich. Szczególnie, że nie widziałam nikogo z imieniem. To fajnie, że się kręciłam w kółko przez jakieś dobre chyba 10 minut. Szukając po tych głupich ciałach, a to przecież nie ciała. Ale człowiek Gorna, tak? Tu jakiś typek siedzi. Najemnik. O! Słuchaj, może wziąłeś mapę? I co, twoja była? No więc... jest potrzebna Gornowi. Więc niech sam przyjdzie po nią. Wysłał mnie. Ach tak? Masz na to jakiś dowód? Nie mam. Więc przynieś. Dobra, to jest ten typek, co tutaj siedzi. Dobra. Serio, Gorn, nie chciało ci się ruszyć, przecież ten typ jest centralnie nad tobą. Weź daj mi jakiś dowód, bo mi gość nie wierzy. Najemnik żąda dowodów. Jakich? Kurde, masz, pokaż mu ten pierścień. Może go sobie nawet zostawić. On może albo ja mogę. Nie wiem, nie zrozumiałam za bardzo. Ale kurde, typ siedzi, kurde, mać przed tobą. No halo, masz. No. Aha, mam go założyć, rozumiem, tak? Pierścień Gorna. To zdejmijmy sobie ten specjalny, bo chyba jest mi niepotrzebny. Nosisz pierścień Gorna? Wierzę ci, oto mapa. Kurde, typie, dzięki. W ogóle Gorn, wy jesteście siebie warci, no. Stoicie praktycznie przed sobą. W ogóle co ten pierścień robi? O, on jest do siły, dobra. Gorn, oto mapa. Bardzo dobrze. Zwój teleportacji leży w środkowej chacie na górnym poziomie. Dziękuję. Powiem ci, tak być może kiedyś znowu się spotkamy. Wszystko możliwe. Gdzie leży? W środkowej chacie na górnym poziomie. Czyli rozumiem, że na samej górze, tak? W środkowej chacie. Ja pierdykam. Kto to wymyślił? W sensie najwyższy poziom jest tam, mam rozumieć, tak? Jezus, czemu ktoś położył zwój w takim dziadowskim miejscu? I w ogóle jestem wkurzona, bo się błąkałam teraz przez dobre kilka minut, a nie chcę wam przycinać tego odcinka jak łażę i błądzę, a potem właśnie renderować go w środkowej chacie. Czyli że tutaj, tak? No guzik, prawda. W środkowej chacie. Chyba, że o tom chodzi. No. What the hell? Gdzie to leży? Na górnym poziomie. No to przecież tu jest górny poziom. No halo. O, to było otwarte. Pogrzebacz. No i na cholerę mi to? Nie wiem. No, na górnym poziomie. W środkowej chacie, no to jest ta. Ewidentnie stoi na środku i ewidentnie jest to górny poziom. Gdzie ten zwój?
No kurde, no zaraz dostanę szału. No przecież to jest górny poziom, no. Co, mam naprawdę zejść niżej? Wiecie co, może najlepiej się przejdę po wszystkich chatach jednak. Co prawda może nie będę otwierać kufrów, ale no się przejdę, bo... Bo widzę, że nie jestem w stanie niczego tu znaleźć. Skrzynia. Ej, no ale bez jaj, nie? W sensie byłam tam i tam nic nie było. Przecież byłam tam najwyżej, no. What the hell? O co chodzi? Teraz to się wkurzyłam, co nie? Bo łażę... O, hej! Nie wiedziałam, że tu jaszczuroczłek jeszcze będzie w chacie siedział. O! Zwój teleportacji. Dobra, fajnie. Weź się, typie. Widzę, że masz focha. No dobra, nieważne. Zwój teleportacji. Proszę mi to dać i chodźmy stąd. Pod czym ja to mam? Pod piątką. Zrobimy sobie jeszcze F5. I lecimy. Super, znowu mnie gdzieś wypierdzieliło, nie? Halo? Gdzie jestem? O, siema! Torak, to znowu ty! Tak, to ja. Gdzie byłeś? Monkro zebrał wszystkie swoje siły, aby zebrać nas z powrotem. Okej. Okay. Byłem w wolnej kopalni. Jak to możliwe? Zostałem od was odcięty na skutek wstrząsu. Wtedy znalazłem podwodne przejście do wolnej kopalni. Podobno po wielu próbach... Tak, ale to jeszcze nie wszystko. Bariera została zniszczona. Jak to? Czyżby? Naprawdę? Tak, widziałem to na własne oczy. To wspaniale, czekałem na to 10 lat. Torak, wzywa nas wolność. Ale mamy tu do zrobienia jeszcze jedną rzecz, jednak zanim to nastąpi, powiem więcej. Jest to sprawa, po której możemy nie wyjść stąd żywi. Co się stało? No, w kopalni sporo pełzaczy. Co? Tak, pełzacze zajęły kopalnię. Pełzacze z pewnością wszystkich zabiły. Nie byliśmy długo, ale to, co wracając zobaczyliśmy, było straszne. Jest tu Fektos, Onrbars, Alep i ja. O innych nic nie wiemy. Monkros poszedł, bo ma coś do zrobienia. Niech to szlak. Co teraz zrobimy? To dobre pytanie. Onrbars podsunął mi pewien pomysł. Mam z nimi stoczyć walkę? On tak myśli, ja nie wiem. Ciężki wybór, no. Przydałby nam się trochę odpoczynek, no ale w sumie chcemy się stąd wydostać. Dobrze, więc idź do niego. Dziękuję, że wziąłeś to zadanie. Gdzie jest Ornbass? Wyjdź prosto z tego tunelu. On tam przy wejściu pilnuje, dobrze? A jak leci? Da się wytrzymać, tylko Alep trochę się poparzył. Chcę podnieść swoje umiejętności. Dobra. Nie chcę, bo chcę się nauczyć... Rozdział 5. Królowa pełzaczy. Znowu królowa, poważnie... Przecież niedawno tu była już pokonana królowa, a tu znowu... W ogóle nic nie widzę, nie? O, nareszcie jesteś. Za twoje zasługi i za wszystko, co jeszcze masz... dokonać, chcę ci podarować ten szczególny amulet. Możliwe, że ci pomoże. Dziękuję. Jak udało ci się przeżyć? Na szczęście byłem tu w tunelu, kiedy oni przyszli. Było tu jeszcze kilku ludzi i z nami jeszcze lepiej się przygotowałem. I z nimi się jeszcze lepiej przygotowałem, a potem przed Monkros i inni. Ciekawa historia. Tego było już za wiele. Ornbars zaopatrzył jeszcze bardziej zaostrzył jeszcze bardziej sytuację, bo tam eksperymentował z workiem zapachów. Chcę nauczyć się lepiej walczyć, typie. Broń jednoręczna. Podstawy wiedzy już masz, jesteś, jeśli będziesz trzymał klingę nieco niżej, pierwsze uderzenie wyjdzie silniejsze. Dobra, to jest mało ważne, bardzo naucz mi walki. Już mnie nie nauczysz, tylko dwuręczniak. To nie chcemy. Ale naucz mnie jeszcze siły, bo wykorzystam tylko jeden poziom. Serio, już się nie mogę nauczyć więcej? What the hell? Dlaczego? To ile mam siły? 103 siły!
Ale moment, ja mam jeszcze pierścionki założone. Jak sobie je zdejmę? Mnie nauczysz? Dawaj do stówki. Dawaj do stówki, typie. 5. O, jasne. Raz, 2. Dobra, już mnie nie nauczysz więcej. Ale jeszcze oszukaliśmy troszeczkę system. I teraz możemy założyć z powrotem pierścionki. Dobra, to wróćmy się w takim razie do Grimesa. Dajmy sobie te resztę punktów w zręczność po prostu. Co ja mam też tyle zręczności, że mnie nie nauczy? Ale ja chcę zręczność, typie. Zręczność. Ale ja nie mam 100. Nie mam 100 zręczności. Okej, nieważne. Nie będziemy w takim razie rozmawiać na ten temat. Wiecie co? Odpalę pochodnie, bo tutaj kompletnie nic nie widać. I sprawdzę sobie w ogóle... Dobra, powinniśmy kończyć odcinek za niedługo. Pora na jakiś stały zapis, bo nie było żadnego stałego zapisu. Próbuję ogarnąć, gdzie my jesteśmy. Okej, w miejscu rozgniatacza. Dobra. A no tak, przecież wiadomo, gdzie Ornbass stoi. Czemu ja się dziwię, nie rozumiem. Przecież on i tak tutaj stał zawsze. Bo on tutaj pilnował tego miejsca. Znaczy pilnował... No tak, no, tego wejścia pilnował. Zresztą zrobiliśmy przecież jego zmianę warty. I tak dalej. Czemu w tej kopalni jest tak ciemno nagle? Co tu się wydarzyło? Cześć. O, widzę pełzacze. Pójdziesz na bitwę z pełzaczami ze mną? Tak. Jesteś gotowy? Inaczej nie przyszedłbym do ciebie. Nie powinieneś zbyt długo się ociągać, bo nie wiemy, co pełzacze zamierzają zrobić z tymi, co przeżyli. Dobrze. No to co? Myślę, że zaraz sobie... Jezu, nie drzyj się na mnie. Zaraz sobie ruszymy do walki i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Chodźmy, będę za tobą. Okej, okay, a gdzie my mamy iść? Przepraszam, polowanie na pełzacze. Pełzacze zajęły całą starą kopalnię. No dobra, fajnie, tylko że ja nawet nie wiem, dokąd my idziemy, nie? W ogóle ilość pełzaczy jest zatrważająca. O, jaki ładny damage. Nie wiem tylko, jak będzie mnie ten bił. O, ten zmutowany nawet mnie aż tak bardzo nie bije. Dobra, jest ładnie. Bałam się, że z tymi pełzaczami pójdzie nam gorzej. W sumie to ładne mamy obrażenia. Pełzacz wartownik. Stój, nie zabijaj. Szsz. Kto tu obcy? To pełzacze mogą mówić? Obcy, wydaje się to absurdalne, co? Będziemy w tym przekonać w drodze powrotnej. Aha, mam iść za pełzaczem? What the hell? Gdzie ten pełzacz jest? Co tu się dzieje? Pełzacz mutant. Ja naprawdę mam iść za tym pełzaczem? Czy coś mnie boli? Ej no, przecież idę za tobą, typie. Dlaczego tu jest tak ciemno? Rozumiem, że mam tu wejść, tu jest jakaś królowa. Bo to widać. Czy ona mnie zaatakuje? To król! Mogę go zabić? Ja nic mu nie robię. Szsz. Ktoś ty? Jestem Torex z kopalni. Co tu robisz? Jaskini nie należą do ludzi. To była nasza kopalnia, zanim przyszliście i zajęliście ją. Jak głupi jesteś, mały człowieczku. Byliśmy tu od dawna. Pohamuj swój język, zanim powiesz coś o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Jak to się stało, że byliście tu pierwsi? O, to długa historia. Chcesz posłuchać? No, dobrze. Już od dawnych czasów my pełzacze żyjemy w starej kopalni tego kanionu, kiedy było nas jeszcze niezbyt dużo. Ludzie szanowali nas za mądrość i często przychodzili do nas po radę. Jak ich uczeni żyli w pobliżu naszych jaskiń, w zgodzie nawiązywano wzajemne stosunki.
Razem walczyliśmy przeciwko orkom i złu, które czasami przychodzi zza morza. Wtedy Korinth był jeszcze samodzielny i nazywało się Jarkendar. W całym kraju panował ład i spokój, ale pewnego dnia bóg ludzi, Adanos, wpadł w mój gniew. Ujrzał, jak pewni ludzie zaczęli czcić Beliara, boga zła. Wtedy Adanos skierował swój gniew na budowniczy, jak się teraz nazywa tych ludzi. Ale coraz więcej ludzi czciło Beliara, mając nadzieję, że modły uchronią ich od gniewu Adanosa. Wtedy pełzacze nie były dotknięte złem ludzi i wyszły ze swoich jaskiń, próbując przekonać ludzi do powrotu na dobrą drogę. Niektórzy posłuchali nas, ale inni, którym do serc jad Beliara przeniknął zbyt głęboko, okrzyknęli pełzacze wrogami. W tym momencie skończyła się przyjaźń pełzaczy z ludźmi i staliśmy się wrogami. Pełzacze poprzysięgły nigdy nie odsłaniać ludziom swej wiedzy. Po dziś dzień? Tak, po dziś dzień. Po co zabiłeś ich wszystkich? To wojna. Nawet nie wiem, ilu z naszych już zostało zabitych przez waszych strażników. Siłą odebraliśmy to, co zabraliśmy... Okej, dobra. Co się stało? Dlaczego teraz tu jesteście? W ciągu wieków naszym centrum kultury był Jarkendar. Ale niedawno przyszli ludzie, którzy rozbili tam obóz. Byli bardzo zachłani na złoto i ciągle kopali, aż dostali się do naszych gniazd. Byli dobrze uzbrojeni i musieliśmy uciekać, a nasze dobra kultury zostały zniszczone. Uciekliście tutaj. Tak, całe Korinith zostało przeszyte mnóstwem podziemnych korytarzy, które ci zachłani ludzie przekopali. Byliśmy wszędzie, nawet w kanałach miasta. Aby dostać się do tej kopalni, wykorzystaliśmy tunel położony obok waszego pieca hutniczego i był przekopany w tę stronę, ale to było bardzo dawno temu. To niesamowite, nigdy bym nie pomyślał, że posiadacie taką mądrość. Teraz już wiesz, potrzebujemy twojej pomocy. Co to byli za ludzie, którzy was wypędzili? Wielu różnych ludzi, ich przywódca zwie się Kruk. O kurde. Kruk? Nie może być. Znasz go? Ale to on z pewnością uciekł, kiedy została zniszczona bariera. Mogę wam jakoś pomóc? Tak. Chcemy osiedlić się tu, w tej kopalni. Jedyny szkopuł w tym, że natknęliśmy się na istotę, która jest nieprawdopodobnie stara. Co to za istota i w czym jest problem? To golem. Oj, nosie, minę w opiece. Tak, jest bardzo silny i z łatwością pokonał 30 naszych. Nie jesteśmy w stanie go zabić. Tylko nie mów, że ja mam to zrobić. Nie zmuszamy. Jeśli jednak to zrobisz, będziemy mogli zaprowadzić cię do tego, kto ci pomoże wydostać się stąd. Jeśli tak, to... Co to za golem? Kamienny golem. To on jest winien zawalenia się kopalni. Beliar przywołał go, by przejął władzę w kopalni. Potrzebował magicznej rudy do uzbrojenia swojej armii orków. Chciał poprzez potężnego zaklinacza demonów wpłynąć do naszego wodza, aby ten zmusił górników w kopalni do dalszej eksploatacji rudy. Ale wasz przywódca został zabity i teraz odzyskamy to, co wcześniej należało do nas. Jak mogę pokonać golema? Tylko młotem będziesz mógł rozbić jego ochronę. Ale jak mam to zrobić? Damy ci miksturę, która na krótki czas uczyni cię odpornym na urazy. Gdzie ten golem? Wartownik zaprowadzi cię do niego. Weź te dwie mikstury, które na krótki czas uczynią cię odpornym na urazy. Wykorzystaj je rozsądnie. Powodzenia. Dziękuję, przyda mi się na pewno. Król pełzaczy. Fajnie, tylko że jest taka sprawa, że ja nawet nie mam młotka. Kurde, ale tu jest ciemnica. Jesteś paskudny, wiesz? Dobra, moi drodzy. Myślę, że to byłoby... O, boski młot, mam cię. Myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Oh my godness. Naprawdę, ja mu to mogę wziąć wszystko. W kolejnym odcinku prawdopodobnie skończymy modyfikację w ogóle. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Chciałam, żeby odcinek był trochę krótszy, ale przez tą rozmowę będzie trwał tyle, co zawsze. Także jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie i do kolejnego materiału. Zostawiajcie po sobie łapki w górę, jeżeli wam się podobał, jakiś komentarz, jeżeli tylko chcecie. No i subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie też o dzwoneczku. Dobra, bo ten pełzacz wartownik zaraz mnie pewnie zagada. Okej, także dziękuję wam jeszcze raz, do kolejnego odcinka już jutro. Cześć!